Hej, witam was serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na dalszą przygodę, że cyberpunk, tak mamy udać się gdzieś z Rivera, z Wardem. Zobaczymy gdzie. To jest dalsza część poprzedniego odcinka. No co tam? Gdzie jedziemy, chłopie? Ja liczę na coś. To się udało. No, spoko, musi. Musi się udać. W dwa dni zrobiliśmy więcej niż NCPD przez całe śledztwo. Raczej. To akurat żaden wyczyn, ale tak. Dzięki Wi. Za wszystko. Odwdzięczysz mi się. Znajdzie go River. Tak, kurwa. Gdybym wiedział wcześniej, co go gryzie. To nie twoja wina. No, come on. Jestem jego wujem, Wi. Nie było mnie przy nim. Spokojnie. Będzie dobrze. Ej! Kniesz prawy czasem jak ja. Albo raczej ktoś inny. Daleko jeszcze? Błagam. Trzyma się tam. Dobra, pominę podróż, bo chyba nic ciekawego już nie powie. A będziemy patrzeć na wpienionego Rivera. Dobra. Pomin podróż. Tylko takie naciąganie trochę. Dun. I japs. Będzie akcja. O, ja widzę miny. River, to jest ta farma. Udało się. Wiem. Teraz do obory, szybko. Ale czekaj, bo tu kurde minki są. Minki i wieżyczki w ogóle. Czekaj, ja sobie je wyłącz. I wyłącz. Co to, te kamery są? Nie, to są światła do odwrócenia uwagi. Ale ty widzisz, kurde, chłopie, ile min jest na wciskanych? Ty to widzisz? Nie, wcale by to nie było podejrzane, jakby ktoś zaczął napindzilać. Czy one wstały, kurde mać? No to kurde mać. No. Znajdziesz się do stu... A tu co tu jest za wejście? Co to jest? Co to za drzwi są? Użyję siły. Ja muszę wejść i zabrać wszystko. Komponenty. No i co tyle? Komponenty! Kurka wodna. Myślałam, że tu 100 skarbów będzie. 1 500 000 ta dupa. A ty co? Gdzie? Czemu za mną idziesz? Są ten? Ale przecież ja je wyłączyłam do cholery jasnej! Rozbój. Aha, można też tak rozbrajać. Nie trzeba napindzilać zbroi, chociaż to frajdę daje rozwalanie w taki sposób. Tak, że nikt nic nie słyszy, kurde, że coś wybuchło. Wow. Wow. Super. Zajebiście. Gdzie ja mam? Aha, B. To nie ta gra. Wow, to miało 900 coś. Ale 0 amunicji nie mam. 50, no to by trzeba użyć w końcu. Tego mam w pigułę. Nie, kuźwa mać, mówię coś. Gdzie tu coś mi krzyczy? Rozbrój, a nie rozbój. No i co, tędy nie wejdę? Czemu? Poważnie. Boże, ile tylko nastawiane jest. Ktoś jest chory psychicznie. Tam ma następne wieżyczki. Wyłącz. Masakra. A
tędy mogą wejść? Chyba tak. River, jesteś tu ze mną, czy nie? Patrz, mamy kartę do gry. Dadzą się. Potem. Jakieś wejście jest tajne gdzieś, coś się otwiera, coś naciska się, przesuwa się książki i się otwiera. Aha, tu można było nawet wyjść. Super. Super, ale chyba na dół mamy się. Myślałem, że na dół. Musi być tutaj. Trzeba się tylko dobrze rozejrzeć. No. A to co? Z tej ściany sterczą kable. Gdzieś tu musi być przełącznik. Tu. Gdzieś. Mi pokazało. Użyj. Kliki. Aha, to są te wszystkie, co wysyłał. Tak, przyjrzyj się w lustrze, bo to nie ma teraz jak ten, żeby... Teraz po... Kur... Te. Teraz pora jest na przeglądanie się w lustrze. A tu coś? Gdzieś coś? Co ja robię? Nie bardzo. Tu można było pewnie wskoczyć sobie też. No. Tutaj włazi. No tu coś. Aha, tu jest coś. Pod spodem? No. Spróbuj się. No weź ty, kurka wodna. Tu coś użyj. Tinkerbell, o, będziemy kogoś podupci. Dobra, wiadomości raczej to będą te same, co w poprzednim, pliki. To też i lokalna sieć. Nie ten przycisk. A nie da się tych kamer wyłączyć. A ty co robisz? Gdzie się do lustra przyjrzeć w takim momencie? Kurde mać. I co, te wszystkie są nieaktywne? Jak? Super. Cieszę się. Tu coś widziałam. Komponenty, a ten sam goni. No, chodź. To na dach mam wejść, no dobra. Niech wam bijcie. Mam nadzieję, że to wszystko się rozegra dobrze. Tutaj, River, szybko! Że uratujemy tego. Co mi się wydaje, że ja kucam? Nie, nie kucam. Aha, tędy, o to ci chodzi, co? Ja pierdolę. Wuhu! A ja po prostu skaczę, a nie się powieszam. Puszczam. No i co, widzisz tu tego twojego? To tutaj! Randy! Gdzie? Nie widzę go. Tu? Tu jest ten Randy twój? Żyję. Zdążyliśmy. Wyłącz tę cholerną maszynę, inaczej nie odłączę Randy'ego. Randy, nie... 10.52. Powtarzam, 10.52 na farmie na południe od miasta. Tak, kurwa, przyślijcie skład! Tak, przesyłam namiary na lokację. Nie, co najmniej kilka osób. Pośpieszcie się. Aha, uwaga na automatyczny system obrony na miejscu. Bądźcie ostrożni. Szybko. Dobra. Trzeba to wyłączyć. Chyba wyłączyłam już, co? Dobra, wszyscy odłączeni.
Sprawdź pozostałych, może też żyją. No okej. Okay. Dobra. Nie żyje już od paru dni. O kurka. Tak mi przykro. Come on, żyjcie. Żyj. Już nie bój się, pomożemy ci. Jesteś odwodniony, ale wszystko będzie dobrze. No, żyję, okej. Okay. Czekaj, jeszcze... Ale jeszcze jeden tu jest do ten. A uratować ich wszystkich, chłopie. Dobra, chyba tylko tylu było. Lecę już, kurde. Co jest? Aman, ciągnij. Tyle masz pakowane w siłę, że co? Za trzecim razem dajesz. No. Co? Co? Tak patrzysz. Odetchnąłeś już? Boziu. Nic nie powiedział. Popatrzył i dobry jest. Jak się trochę nie doczytało. No i co tam? Co mi powiesz ciekawego? Udało nam się, River. Tak, udało nam się. Ale nie zostawię tak tego. Za to, co zrobił. Nie odpuszczę temu skurwielu. Boże, następny zemsty chce. Co chcesz zrobić? Zabijesz go? Właśnie tak. Uduszę go gołymi rękami. O Boż. Ten chory pojeb musi umrzeć. Zrobimy to razem. Nie, River. Razem zajebiemy tego śmiecia. Zaniam ofertę, Vi. Ale to już sprawa między mną. Nie, bo cię zakapuję. Tam z zamieszania i dorwę go po swojemu. No wiesz. Na pewno nie chcesz pomocy. Złapią cię. Nie złapią. Jestem... Byłem, no. No pamiętam. Zawsze za sobą wszystkie ślady. Oby. Pamiętaj, że wystarczy jedno słowo. Zawsze możesz na mnie liczyć. No, chłopie. Nawet potrzebuję trochę czasu w samotności, ale... Będę pamiętał. No, okej. Okay. Zaraz odlatujemy. Zabierasz się z nami? Dzięki, Vi. Naprawdę. Bez ciebie nie dałbym sobie rady. Nie ma sprawy. Dzwoń do mnie, gdybyś zmienił zdanie. Albo jakbyś chciał po prostu pogadać. No właśnie. A. Bye bye. Jeszcze się spotkamy. Chyba. Dobra, zobaczymy, jakie jeszcze zadańka mamy. Oprócz głównego wątku. Boże, on wyszedł, były zamknięte drzwi. Kawcia była. Ja nie pijam kawci, odłóż to. Dobra. Zobaczmy zadańkę, co ja mam w ogóle. Dziennik. Delamain się może cmoknąć. Zajmij się swoimi... Aha. Czyli Fred się odezwie kiedyś. To są te rzeczy, które nie zrobiłam, bo nie da się. Tu... cyberpsychozy trzeba znaleźć tych. Taroty, więc na razie zostaje. No właśnie, tu mam jakieś odwilż. Sprawdź, co znajduje się pod koordynatami z drzazgi. Gdzie to jest? No nawet niedaleko, to sobie i tak sobie teleportujemy się bliżej. Zobaczymy, co to będzie. Co tam się będzie znajdować? W którą stronę jest ten? Teleportacji? Tam jest, okej. Okay. Zobaczymy, co to tam jest. Ciekawego. Tu chciałem. I
Podjedziemy, i tak trzeba będzie podjechać, więc... Może akurat coś fajnego? Albo nie? Zobaczymy. Co tam te... Della Maina też chyba może osobno sobie to zrobię, bo dobrze by było. To będzie odcinek z tymi autami Della Maine, odcinek osobny z taratami, resztą ma spindzilaj Della Maine, bo cię obgaduje teraz. I nie wiem, może te auta będę kupować. Tylko nie wiem, czym będzie mnie stać na wszystko. Spindzilaj ode mnie nie ma. Nie ma! Nie ma! Kurka. Widne. O. Czymś innym bym sobie pojeździła. Jejku! Czemu żeś nie podjechał? Hej, hej! Mówi Josh Kaworkin. I jak zawsze... Kaworki. Your business is my business. Nie. Your business is not mine. Business. Bądź odwrotnie. Twój. Mój teraz nie jest twoim. Kurde! Słońce! Lubię cię, ale mnie nie do... Ja cię kręcę. Nic nie widać. Będę tak jechać. Naprawdę, słońce, nie psuj mi. Weź się uspokój. Tu coś jest, co? Słońce, już tak nie świecisz, to nie świruj. Otwórz. Coś ty jest. Jednego się nauczyłem, nie warto zaglądać do cudzych lodówek. Nie? W najlepszym razie znajdziesz karton przeterminowanego mleka. Najgorszy... Właśnie to. Pierdolę. Przecież to Rage Bartmos. Znasz go? Rage? Dobra, powiedzmy, że go znamy. Ten Bartmos? Od data crashu i rabidów? Facet, który rozjebał pierwszy internet? Nie, jego ciotka. No ten właśnie. Dobrze pamiętam tę gębę. Witaj, w 2020 w całym mieście wisiały jego listy. Ale przepraszam, ja nie potrafię rozmawiać z tobą. Sprawa prywatna. Ciekawe. To nie jest rozmowa na telefon. Wpadnij do nas, proszę, siedział sobie grzecznie w lodóweczce. Aż w końcu coś walnęło się. Chłop rozmroził. Świetnie. To do zobaczenia u nas. Pamiętasz miejsce? No. Jasne. Do zobaczenia. Dobra. Dobra. Aha. Jakieś 20 lat temu, wnioskując po smrodzie. Ja już dłużej tego nie wiem. Na razie. Czekaj. Co? W środku na pewno jest jakaś elektronika, wiesz, relikwie z czasu pierwszego netu. Żal zostawić. O Boże. Nawet jeśli coś tam w środku... Ale można naprawić, no. Kurka wodna. Może tak, może nie. No. Jest jeden sposób, żeby się przekonać. No. Zastanowię się. No dobra, otwieraj. Nie bądź frajerką, no dalej, zajrzyj do środka. No to... Otwórz, no. No. Elizla. Od SGI Technologies. Najlepszy cybertek w swojej klasie. A widzisz, czyli warto było sobie pobrudzić ręce. No. Ej, ten kolej z Afterlife'u, ten Nix. On wyglądał na kogoś, kto zna się na starym sprzęcie. Pogadaj z nim, a kto wie, może zdoła wyciągnąć coś z tego deku. No. Już? No dobra. A. Jeszcze się kiedyś zobaczymy. A tu co, kto co? A to nie jest ten cały... jak on się... Deshawn? Cały Deshawn? Plan B. Plan B dropi. Dobra, bo mamy ten śmieszny dzwonił Perez. Jakoś mu tam ten się zbiał. Czekajcie, który to jest? Nie, tak, to jest to do tego, ale chciałabym... Gdzie to było? To nie. To, wędrówka głupca. Zobaczyć, co z tego deku będzie. Boże, deku brzmi jak... Deku? Deku nazywali go. My Hero Academy. Deku. Jak w skrócie. Muszę dokończyć oglądać drugi sezon.
Jezu, ja nic nie widzę w tym. Co to jest, kurde, za auto? Beznadziejne, że ja nic nie widzę przez... Już nie jest tak jasno. Wow, ale dziadostwo. Pindzila i de la main, bo się wpakowałam w coś. No to se go idź, weź. Jasne. Jasne. Nic nie widzę. Wow. Ale zrąbali to. Właśnie minęłam to. Masakra, zepsuli to auto. Dobra, aha. Nie tarot chciałam. Jak to się nazywało? Odwilż, no właśnie, odwilż, a nie kurtka wodna. Tutaj jest to Afterlife, musimy się udać. Może nam coś... Jezu. Może nam coś zrobi z tym czymś i będzie coś fajnego. Zdałabym się przejrzeć, co ja tam mam, ten przedmioty. Nam doszło. Faktycznie chyba wezmę broń tą do walki wręcz. Czekajcie. Ekwipunek i zamienię sobie shotguna na to. Tinkerbell. No niby to jest lepsze, ale zobaczymy, jak tam to będzie działało. Ciekawi mnie to. I co mamy? Nie. Tak, ikoniczna ta broń jest. Dobra, na razie zostawię tyle tego. Ktoś chce? Z prąda? Puść mnie! No. Nie. Nie dzisiaj. Hej! No to powiedz, jak się pracuje dla Rogue? Z satysfakcją. Nie powiesz nic więcej? A ja cię okradnę. Chcesz coś wiedzieć o Rogue? Zapytaj Rogue. Uwierz, to ci wyjdzie na zdrowie. No spoko. Słuchaj, tak między nami na trenerami. Może mogłabym się czegoś od ciebie nauczyć? Nie. Rogue ewidentnie coś w tobie widzi. Pogadajmy. Sprzedam ci parę sztuczek, jeszcze z czasów Bartmosa. Bartmosa? Tego Bartmosa? Powiedz, że nie robisz mnie wała. Zanim zniknął, zaczął rozsiewać programy i prototypy lodołamaczy w najdzikszych zakątkach sieci. Nie wiem wszystkiego, ale wiem, że mnie kocha. I zresztą. Boże, drogi ludzie. Słyszałam. Dobra. O tej jego paranoi. Wiesz, co się z nim stało? Nikt nie wie, ale wygrzebałem kilka z jego skarbów. Pokażę ci. Ty, pokaż. Dobra, nie chcę. No właśnie. Ej, Nix. Słuchaj, taka sprawa. Taka sprawa przypadkiem. Mhm, i co jeszcze? Taśmy Alana Turinga? Ale nie, popatrz. Popatrz, chłopie. Poważnie. Sam zobacz. Oh, shit. O, cholera. Cholera jasna, wi. Co? Skąd ty to masz? Ze śmietnika. Znalazłam go pod Night City. Był w lodówce. Mroził się na późne czasy. Nad gniłym trupie właściciela. Cały Bartmos. Netwatch rozpuścił za nim listy gończe. Szukali go w Szanghaju, w Lahore, w Santiago. W Lahore. O Boże. Adrian uciekł do sieci. Ciekawe, jak długo by jeszcze śmigał po kablach, gdyby nie odcięło mu prądu. Do rzeczy. Dałbyś radę odzyskać dane z tego deku? Ten sprzęt rozpada się ze starości. Zawilgotniał. Do tego pamięć pewnie jest zaszyfrowana. No, ale... Odpuść sobie ten taniec, tak czy nie? Mogę tak spróbować, ale istnieje spore ryzyko, że się nie uda. A wtedy wszystkie dane pójdą się jebać. Raz na zawsze. No to?
Myślisz, że na tym dysku mogą być jakieś nieznane wirusy? Coś pokroju Data Crashu albo Rabidów? Bo jeśli tak... To otworzymy butelkę ze złośliwym dżinem. Będzie nas ścigał. Zdaję sobie sprawę z ryzyka. A tak szczerze mówiąc, zżera mnie ciekawość. No raczej tak. Raczej tak. Działaj. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. No właśnie. Działaj. Okej. Połóż ten dek na blacie. Tylko ostrożnie. Gdzie? Na którym? Gdzie? Bierz. Bierz? Bierz. Tak bezceremonialnie? Oj, Vivi. No co? Nie znalazła świętego Graala, jadałabyś z niego słone orzeszki. No tak. Gadłeś. Dobra, zaczynamy. Większość danych uszkodzonych, ale nie wszystkie. Hasło. Spróbujmy atak słownikowy. Nic z tego. A gdyby tak wstrzyknąć komendę... Ha! Zadziałało! Została jeszcze jedna blokada, ale to będzie pestka. No, no, kto jak kto, ale Bartmos powinien lepiej zobaczyć. Oh shit, chyba cię... Chociaż widzisz, coś co smaży ludziom mózgi. Na pewno chcesz się do tego podłączyć. Cholera, cholera. Cicho. Lepiej coś... Cicho, nie pyskuj mi, Johnny. Wymyślili to szybko. Parę minut i jego mózg wysmaży się jak stek. Kurwa. No już. Najwyraźniej tak. Chociaż czuję, jakbym miał we łbie gorący żużel. Co? Co się właściwie stało? Zaczęło tobą telepać, zgasło światło, z kontaktów strzelały iskry. Więc skończyłam robotę za ciebie. Czekaj. Chcesz powiedzieć, że zhakowałeś tak Bartmosa? No. Ty? No widzisz. Mhm. Bo jestem najlepszą netrenerką w mieście. Wątpię. Ale... Może kiedyś. Za 100 lat. Dobra. Zobaczmy, co udało ci się wyciągnąć z tego deku. Logi, maile... Zapis jakiegoś czatu. Ciekawe, ale nic wybuchowego. Ty, na co żeś liczył? Trochę szkoda. No nic, może doszukam się jeszcze w tych plikach czegoś ciekawego. Słuchaj, zwykle liczę grubszą sumkę za swoje usługi, ale tym razem mam wrażenie, no, że to ja wiszę coś tobie. Raczej tak, chłopie. Masz. Znajdziesz na tej drzazdze kilka demonów. Może nie napisał ich Bartmos, ale przydadzą ci się. No spoko. Zobaczysz. Dzięki, Nix. Pozbierasz się sam do kupy, czy ci pomóc? Nie, spoko. Garść proszków na ból głowy, dwie szklanki whisky i będę jak nowonarodzony. No to spoko. Opa. Było miło. Się skończyło. Nie, puszczacie samurajów! Co? Nie mam na to ciebie, wpadnij. Teraz! Nie chcę! Teraz idę do państwa Paryza. Nie chcę teraz, Nix, kurde mać. No cholera jasna, muszę zawrócić się. Kurde. Potem będę jeździć 100 razy tam i z powrotem. Jak już jestem na miejscu, to niech mu będzie. Co chcesz ode mnie? Wi, słuchaj, taka sprawa. Robotem. Zainteresowana? Owszem. Widzisz, wpadłem na ciekawe ogłoszenie w sieci. Niech zgadnę. Jak to w sieci? Pigułki na potencję. Boże. Mr. Stad w okazyjnej cenie. Jestem poważnym człowiekiem, Vi. I zajmuję się poważnymi sprawami. No mam nadzieję. Ktoś sprzedaje księgę zaklęć. Księga zaklęć, kurka wodna. Pierwszej sieci. Trochę się na tym znasz, prawda? No, więc wiesz, ile takie programy mogą być warte. 1,500,000. Chcesz, żebym wykradła tę księgę? No. Niekoniecznie. Wystarczy, że ją kupisz, zwrócę ci pieniądze. I dorzucę drugie tyle. A ile to kosztuje? Mam za ciebie robić zakupy. Co, może jeszcze wyskoczyć po zgrzewkę Nicoli? Dobra. Pomyśl, Vi. Kto chce się rozstać ze skarbem? Kto tak robi? Debi. Desperaci, Vi. A desperaci mają taką niemiłą cechę, że są nieprzewidywalni.
jedno niewłaściwe słowo i sięgają po broń. Dlatego to ty pójdziesz na spotkanie ze sprzedawcą. Z Giverą za paskiem. Dobra. Okej, okay, zrobię to. Oko. Zuch, dziewczyna. Czy? Prześlę ci zaraz namiary na sprzedawcę. Powodzenia. Dobra, zrobimy to zadanko szybko. A to bym to R czy NO. Reno. Do Reno muszę zadzwonić. Dobra. Reno! Gdzie jesteś? Boże. Burger. Reno chce. Reno! Gdzie jesteś? O, tu jest. W sprawie księgi? No. Zgadza się. Cena nie podlega negocjacji. Płatę w całości na miejscu. No dobra, rozumiem. Nie wiem. Niech będzie. Doskonale. Wysyłam adres. Przyjdź sama. A jak nie przyjdę sama, to co? Gdzie jesteś? Tu, dobra. Idź sama. Nie. Przyjdź z kolegą. Jej! O Boż. Co tam macią? Macie tacią. Co to będzie za księga warta? I kto mi to chce opchnąć? Ktoś to mi chce opchnąć to. Księga z zaklęć, no kurde, Harry Potter, czary mary. Ty? No? Co ty kurwa wyprawiasz? Ale pisała podłącz się! No ja robię co mi mówią. Błagam, nie! Pokonaj. Popatrz. Poważny błąd. Ale ja nie wiedziałam, że o to chodzi. R, otwórz. Użyj. Ja myślałam, że mogę sobie ten. Kurde, no. Przepraszam. Tak nie miało wyjść. Aż daleko, kurde, z tego bałaś ten. Ażeś schowała tą księgę. Odsuń się, słyszysz? Nie. Zetatech XPR. Weź. Przecież to ma 50 lat. Co najmniej. Miałem ten tablet. Wtedy to był szczyt techniki. No widzisz. Otóż mam drzazgi i schakuj księgę zaklęć. Czemu by nie? Drzazgi. To będzie gdzieś na końcu pewnie. Tu. F. Łam. Łam złam chłam. Boże. Dobra. Nie wiem po co mi to, ale złamałam. Już do Nixa. Tam po drodze gdzieś był ten do teleportu widziałam. O tu. Tylko mnie nie potrąćcie się, proszę was. Miałam kupić, a żebym ukradła. Nie będzie chyba zachwycony. Tak mi się wydaje. Będzie, wi, co to kurde zrobiłaś? Miałaś zapłacić. Nie ukraść. Ech. Bywa i tak. Nix, mam tą twoją księgę zaklęć. Dobra, i tak się odsuniesz. Chcesz podać?
Nie. Już się pytasz drugi raz mnie. No co? Jeśli masz pieniądze. I co? No. Masz te księgę? Proszę. Tak jak mówiłem, Vi. Jestem poważnym człowiekiem. Masz. Tyle, na ile się umawiam. Ale ja ją kradłam, nie zapłaciłam. Dobra. Dzięki. Nie ma za co. Zasłużyłaś na tę kasę. Oko, i także mu ukradła. Ukradłam. A nie zapłaciłam, więc spoko. Dobra, to teraz szybko ten dziennik. Delamain, nie chcę Delamaina. Jeżeli wiadomo, że nie znam go nadawcy, ale gdzie? Na niego, ale gdzie? Gdzieś mam w tym, w drzazgach mam coś? Wiadomość mam w telefonie. To przy... do... zlecenia jakieś, jakiegoś. Może to jest to? Nie mam zielonego pojęcia. Tak klikam teraz, widzicie jak... jak głupia. No nie. Ale to nie mam jakiegoś nieznanego nadawcy tutaj przy tym. Więc na pewno chodzi o tą część. Zapisy to nie. Też to nie. Też nie. No jeszcze tu mi coś zostało. Boże drogi. Dużo tego się zbiera. Wiem, tak się nie robi. Ale patrzę, gdzie jest to, to... tą wiadomość od nieznajomego. Nie mam zielonego pojęcia. Czytaj wiadomość nieznanego nadawcy. Że ja nie widzę, gdzie to jest. Dobra, mniejsza. Jedziemy tam do... chyba, że... wiadomości. Chyba, że tu jest coś. Jest jakiś nieznany numer? Nieznany numer. Kto to? Ale to nie jest to, co myślę. Czy to jest inna? To nie jest ta wiadomość. O Boże, zaś no ten motel w, nie powiem z kim. O Boże. Dobra, to szybko obczaję ten motel. Ten o co kurde, kto to mnie zaś coś o coś prosi? Boże drogi. Mam nadzieję, że to nie ta Meredith. Meredith? Jakoś tak ona się nazywała. A to ostatnio, żeśmy się z nią... znaczy ostatnio, no już jakiś czas temu. Żeśmy się z nim spotkali. Wow. Kto coś zaś ode mnie chce? Notel motel. Pokój 210. Nie chcę wiedzieć, co tam się zaś podzieje dziwnego. Boże drogi. 209? To jest 210. No to co, zaglądamy? Już myślałam, że nie przyjdziesz. Szczerze mówiąc, nie powinnam. Kim ty jesteś, kurde? Czemu? Normalnie biorę zlecenia od fikserów. Klienci, którzy ich omijają, zwykle oznaczają kłopoty. Mnie po prostu zależy na dyskrecji. Każdemu zależy na dyskrecji. Może, ale nie tak bardzo jak mnie. Co chcesz ode mnie? Podejdę. O, to ty. To ty? Ale kto ty? Tak, to ja. Lizzie Weezy. A? Nie kojarzę cię. Usiądź proszę. Lizzie Weezy. Zobacz. Okej, to o co chodzi? Boże.
Wow, masakra. Co chcesz ode mnie? Dreszczaj się. Pewnie się domyślasz. Mam kłopot. Kim? Aha, jaki? Dobre pytanie. Co? Mam za sobą trudny rok. Straciłam wenę, sama nie wiem, kiedy ostatnio wypuściłam coś wartego uwagi. A co najgorsze... Zakochałam się. O kurde! O Boże! To nie jest problem, ty głupia jesteś, ty się ciesz swoim szczęściem. To nie jest problem. No. Dla mnie jest. No, psz. Ja mam coś do powiedzenia. A to... To mnie rozprasza. Bywa! Innych rozprasza, innym dodaje siłę. No mężczyźnie, wiecie. Obojgu? Cholera, te pieprzone ręce. Czasem co? Wydaje mi się, że ledwo coś musnę, a lecą iskry. Wow. No to kto to jest? Mówimy o mężczyźnie. Mm. Nazywa się Liam. O kurde. Jesteśmy razem od kilku miesięcy. I? Już? Myślę, że mnie zdradza. Tak szybko? No tak nieładnie. Okej, okay, a czemu go w ogóle podejrzewasz? To jest takie banalne, że aż wstyd mówić. No mów. Rozmowy telefoniczne prowadzone szeptem w kiblu, dziwne rachunki, tajemnicze spotkania w środku nocy. No, dziwne. Jest jakaś konkretna sytuacja, która zapadła ci w pamięć? Pamięć? To jest drażliwy temat. Czemu? Nie znamy się aż tak dobrze, Vi. No kurde. To się poznajmy. Rozmawiałaś z nim? No. Powiedziałaś mu w twarz, o co go podejrzewasz? Słodka jest. No co, tak się powinno. A jest kurde. Nie jesteśmy sami. Zawsze otacza nas wianuszek asystentów. O Boże. To przerąbane. Co to za gwiazdka? Chociaż na chwilę przestała się do niego uśmiechać. Jutro pisałyby o tym wszystkie gazety. Masakra. Rozumiem. No. Gówno rozumiesz. Rozumiem. Trzeba przeżyć. No. Poczuć miliardy par oczu na własnej skórze. Spoko. Potrafi być piękna. Nie wiem, nie chciałabym. Tyle. A kim on w ogóle jest, tak a propos? Liam Norton. Nie kojarzę. Powiedz mi coś o nim. Około 40. Hmm? Czuły. Mm-hmm. Typ faceta, któremu nigdy niczego nie brakowało. No. Znasz takich? Tak, znam. Nie, osobiście. No okej. Jest moim menadżerem. Rozumiem. Spoko, mnie to nie dziwi. Jest w moim typie, ale... Bywa. Takie rzeczy też się zdarzają. Ale? Ale co? Można mieć ciało z chromu, a z sercem wciąż ten sam problem. No. Nie wybiera. Nie wybiera. A racja. To co konkretnie mam zrobić? Czego oczekujesz? Dowodów. Wtedy zakończę ten związek. Definitywnie. Nie kończ, kurde mać. Może tak pięknie by było. Liam jest częstym gościem w klubie Riot. Myślę, że to tam się z kimś spotykam. Chcę wiedzieć z kim. Boś. Ustalisz to dla mnie? Nie, no porozmawiam. Dobra, nie, ten. Możesz na mnie liczyć. Nie gadajmy o pieniądzach. Pieniądze. Także oczekuję konkretów. Najlepiej taśma albo zdjęć. Będę mieć to na uwadze. Dobrze. A teraz już idź. Teraz spindzilaj. Dobra. Okej, okay, ale to w następnym odcinku sobie zobaczymy, czy faktycznie ją zdradza z kimś. Z kim? Jezus! Nagle się jakaś dziura zrobiła. Faktycznie ją zdradza. Może nie, no, albo może tak, no, różnie to bywa. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk. Dzięki, cześć!